meczu numer 1 piątej kolejki halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie wicelider Start 1954 Gniezno po bardzo zaciętym meczu, gdzie walka o końcowy wynik trwała do ostatniego gwizdka sędziów, przegrał z liderem rozgrywek Grunwaldem Poznań 6-5 i to właśnie poznańska drużyna jako pierwsza melduje się w playoffach. Swe następne spotkania już w szóstej kolejce ligowej Start 1954 Gniezno rozegra w meczu wyjazdowym z Pomorzaninem Toruń, natomiast Grunwald Poznań podejmuje Wartę Poznań. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.